Cześć, witam Was cieplutko i zapraszam na kolejny filmik z serii Zakup do domu. Kilka miesięcy temu nagrałam Wam taki, kiedy wróciliśmy z Waitrose i wtedy pokazałam Wam nasze produkty spożywcze i nie tylko. A dzisiaj byliśmy w Aldi, nie jeździmy tam często, bo mamy po prostu daleko, ale potrzebowaliśmy kupić pieluchę dla małego i przy okazji kupiliśmy jeszcze inne rzeczy. I właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać, co tam zazwyczaj kupujemy. Chociaż niektóre rzeczy, powiem Wam szczerze, kupiłam się pierwszy raz i zobaczymy, jak się sprawdzą. Zacznę może od owoców. Gruszki, ja teraz je wypakuję i włożę tutaj do naszej miski z owocami. To gruszki. Kupiliśmy też kiwi. Ponieważ mam jeszcze winogrona, to ich nie kupowałam. Tutaj są rodzynki dla naszego synka, takie malutkie opakowania i on je bardzo lubi. Świetna przekąska dla małego. Z warzyw kupiłam cukinię. Pory, bo będę coś z nich robić niedługo. Kupiłam też fasolkę zieloną i buraczki takie od razu gotowane i dodaję je albo do sałatki, albo gotuję z nich zupę buraczkową. Czy coś jeszcze mam z warzywa? Mam jeszcze tutaj cebulę, która też tutaj mieszka. Powinnam tutaj włożyć właśnie. I torebkę marchewki. Ze słoikowych rzeczy kupiłam pesto, bo jest naprawdę świetne, chociaż nie było takiego zwykłego, tylko te jakieś specjalne, specially selected. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobre, ale tamte zwykłe jest naprawdę fenomenalne. Kupiłam też olej z rzepakowy, tłoczony na zimno, bardzo trudno go znaleźć. Znaczy nie jest trudno go znaleźć, ale on kosztuje w granicach 4-5 funtów normalnie. Tutaj mamy pół litra i zapłaciłam za niego 2 funty, dlatego wzięłam. Świetnie się nadaje do sałatek i jest bardzo zdrowy, naprawdę fajna rzecz. Kupiłam też na spróbowanie 100% syrop klonowy, który kosztował 3 funty. Normalnie kupujemy, zaraz Wam pokażę, taki z Backwood, ale on kosztuje 6 funtów i jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że to też tam się sprawdzi i też ma takie samo opakowanie, w 100% naturalny. No, zobaczymy. Kolejna rzecz, którą wcześniej kupowałam mojej mamie w innym sklepie, Holland & Barrett, to jest taka mieszanka między innymi jagód kodzi, pestek słonecznika, a także pestek dyni. I to tutaj jest siemię lniane, które możemy dodać do owsianki i do wielu jeszcze różnych sałatek. Naprawdę dużo ma zastosowań i taka torebka kosztuje chyba 2 funty, nie pamiętam dokładnie, ale właśnie tutaj jest napisane, że możemy do śniadania, do lunchu i do obiadu dodawać. Także zobaczymy, jak to, znaczy moja mama Wam powie, czy się sprawdza, czy nie. Lubimy też curry i nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o przygotowywanie sosu, dlatego spróbowaliśmy takie w słoikach i jeden z naszych ulubionych to korma kokosowa, na bazie kokosu, słodki, delikatny, nie lubię za pikantnych, a druga to tikka masala, obie są łagodne i tutaj mają takie jeszcze przyprawy, powiem Wam szczerze, że nie wiem, do czego są, pewnie do przyprawienia mięsa, ale zobaczymy później. Gawin ogląda kanał Madzi Pagowskiej i powiedział mi, Aga, czy możemy kupić serek halloumi i dlatego właśnie coś na pewno z nim zrobimy. Od Magdy jakiś przepis będę musiała wykonywać. Kulka mozzarelli, którą bardzo często używamy. Teraz mięso. Kupiłam kilka kawałków kurczaka, pierś kurczaka i taką część. Kupiłam też mięso z owcy i wołowiny kawałek, a także takie, jak one się nazywają, takie malutkie pierści z kurczaka w panierce. I trzeba uważać właśnie, bo czasami one są, te mięso jest mielone i później formowane, że wygląda jak ten, a to nie jest podobno mielone, one tak wyglądają. To jest prawdziwa, 100% pierś kurczaka, dlatego je wzięłam. Z tego czytałam, tutaj mają dodatek troszeczkę wody, po prostu chyba było, żeby większe objętościowo, ale nie są zmielone, także dlatego tego się na nie zdecydowałam. Tutaj jeszcze kupiłam ciasto Pandoro, to jest takie włoskie ciasto, które idealnie wpasowuje się w klimat świąteczny i to będzie prezent dla naszych znajomych, którzy mam nadzieję nie oglądają tego filmu. Tutaj kupiłam jeszcze dla dzieciaków w szkole i też może James powiesi na choince kilka ozdób czekoladowych. Tutaj mam Mikołaje, jakieś dzwoneczki i takie malutkie jeszcze figurki. I też dla dzieciaków w szkole kupiłam jeszcze ciastka. Teraz pokażę Wam rzeczy niejedzeniowe i skusiłam się, nie planowałam tego zakupu, na 2 ręczniki różowe. Dla mnie ten szary dla Gawa. Duży rozmiar, 100% bawełna, a do tego egipska bawełna, także bardzo dobra gatunkowo. Oczywiście w tym momencie nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście są takie super, będę musiała je najpierw uprać przed pierwszym użyciem, ale
pokładam w nich dużą nadzieję, mam nadzieję, że będą fajne. To są właśnie pieluchy, których używamy dla małego, a także chusteczki. Takie opakowanie pieluch kosztuje niecałe 7 funtów. Gavin, how much that you should have? What? No worry. 70 pence? Około 70 pence, nie pamiętam. Gav kupił sobie takie sanitary do rąk, żeby miał w pracy. Ja kupiłam małemu jeszcze taki mokry papier toaletowy, który można spuszczać po prostu w toalecie i podobno pachną owocami, nie wiem, zobaczymy. Ja miałam takie z tej serii, która jest dostępna ogólnie, nie wiem jak ona się nazywa, nie pamiętam, taka duża firma, nie przejdziemy teraz do tego, bo zapomniałam. W każdym razie zobaczymy, czy są podobne. Mam takie pudełko specjalne, które mama mi przywiozła i ona będzie pasowała do tego, żeby mogła je używać. I oczywiście idą święta i nie mogłam się powstrzymać i kupiliśmy świąteczny papier toaletowy, najważniejszy zakup, z bałwankiem i z pieskiem. To jest ta bajka, Snowman. Oh, Gavin, that's the story, isn't it? Yeah. Oh, dopiero teraz zwróciłam uwagę. Także tak, u nas już święta pełną parą. Przynajmniej wakacje. Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli Wy macie jakieś ulubione rzeczy, które kupujecie w Aldi, to powiedzcie mi, może my też się na nie skusimy. Jeszcze jeżeli macie ochotę zobaczyć nasze zakupy z innych supermarketów, co tam najczęściej kupujemy, to dajcie mi znać. Też postaram się taki filmik przygotować, jak tylko wrócimy z takich zakupów. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Trzymajcie się, pa pa!